Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie najnowszej myszki od firmy Gigabyte. Nie seria gamingowa, natomiast myszka taka uniwersalna, myszka bezprzewodowa. Jest to seria Air, myszka nosi oznaczenie M60. Myszka między innymi przeznaczona do monitorów 4K, optymalizowana pod te monitory. No i wygląda generalnie bardzo ciekawie. Za chwilkę ją rozpakujemy, a już niedługo testy. Tak więc zapraszam do oglądania. A ceny myszek Gigabyte'a sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Tak więc przed nami nowość od firmy Gigabyte, myszka bezprzewodowa Air M60, 3200 dpi, już mamy tutaj taką informację, dpi dla monitorów 4K i 2 lata na pojedynczym ładowaniu baterii, więc bardzo fajnie. Mamy też certyfikat 4K, że ta myszka została przetestowana na takich monitorach. Jeszcze raz te same informacje, obsługują monitory 4K, baterie wytrzymują do 2 lat, technologia free scrolling oraz przełączenie DPI w locie. Czyli takie bardzo podstawowe rzeczy. I tutaj też mamy rozpisane to bardziej graficznie. Rozdzielczość HD, Full HD i Ultra HD, czyli 4K. I odpowiednio mamy tutaj rozdzielczości 1000 DPI do HD, 1600 do Full HD oraz 3200 do 4K. Moim zdaniem powinno wystarczyć w zupełności do płynnej pracy na 4K. Miałem ostatnio taki monitor w testach, więc tego typu rozdzielczości sprawdzało się dobrze. I technologia free scrolling, czyli wciskamy przycisk, możemy stronę internetową dowolnie przewijać bardzo szybko w górę, w dół, na boki. Testowałem to w innych myszkach Gigabyte'a, więc technologię znam. Mamy mały nanoodbiornik chowany w myszkę i możemy tą myszkę skonfigurować za pomocą oprogramowania. Też to sobie sprawdzimy w testach, natomiast już samego ukrycenia wypakujemy. Zobaczymy, co jeszcze w zestawie. Dobrze, odsłonka zdjęta, sama myszka już wyszła. Mamy czujnik, mamy włącznik, przycisk do połączenia. Tu mamy miejsce na bateryjki. Bateryjki są. O, zobaczcie, najwyższa półka Duracelle powinny na długo wystarczyć. Jako takiej instrukcji brak z tego co widzę. Natomiast pewnie na stronie Gigabyte'a można sobie wszystko znaleźć. Co do samej myszki, wiem Wam, że bez baterii jest naprawdę leciutka. Wyprofilowana, jak widzicie, typowo pod gracza praworęcznego. Tak to wygląda. Opada nam od strony lewej na prawą, jeśli ją sobie tak trzymamy oczywiście. Mamy też miejsce na kciuk z takiej gumy pofałdowanej, więc naprawdę powinno to tutaj dobrze się trzymać. Przyciski pod kciukiem troszkę wyżej, także trzeba się troszeczkę oderwać, ale ładnie chodzą, dość kulturalnie. Przyciski główne ciche, lekko się wciskają. Duża, szeroka rolka gumowana z funkcją przycisku. Na boki, z tego co widzę, to nie działa. Mamy przycisk free scrolling i przycisk DPI. Też tu będą chyba się wyświetlały nam jakieś wskaźniki. Z drugiej strony znów taka guma, szare elementy dekoracyjne i powłoka z takiego tworzywa, które wydaje się być całkiem dobrej jakości. Oczywiście też logo Gigabyte'a. Co do ślizgaczy, mamy aż 4, tu duży, tu takie mniejsze. Wydają się być dobrej jakości i mamy, moi drodzy, tutaj sensor laserowy. No cóż, teraz trzeba będzie myszkę przetestować i za jakiś czas dam Wam odpowiedź, co ta myszka potrafi w pełnej recenzji. Natomiast ceny tego modelu i innych sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!